Siema mordy, z tej strony Norek, a to jest drugie Q&A. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, czyli do pytań, które zadaliście w poprzednim, pragnę wszystkim życzyć wesołych walentynek, czy cokolwiek się mówi z tego święta, jeżeli ktokolwiek to obchodzi. Jeżeli nie obchodzicie tego święta, to mam nadzieję, że spędzicie wieczór lub noc jak najlepiej ze swoją ręką, czy dwoma. I tak, szczęścia życzę. Oprócz tego, zanim nastąpią pytania wasze i moje odpowiedzi, chcę was poinformować, że Zalech sprzedaje swoje konto w LoLu i dzięki pomysłowi Dranga napisał do mnie, żebym zrobił film może o tym, tak? Żeby pomóc Zalechowi sprzedać to konto, bo już próbował trochę długo, na Allegro wystawił, nikt nie był za bardzo zainteresowany, więc i teraz wam to pokazuję, tak? I może się skusicie, więc zaraz krótki filmik obejrzycie na temat właśnie tego konta. Okej, więc jestem na koncie Zalecha i tak, po kolei wejdźmy na jego profil. Więc tak, solo, platyna 2, w piątka silver 2, w twisted treeline gold 4. Mam udyra tego, więc możecie sobie tutaj patrzeć awatary, wszystkie jego możliwe. Jest ich trochę więcej niż ja mam na pewno. Okej, dywizja, platyna 2, wybrani Amy, okej. Dobra, match history, to na to nie patrzmy. I czempioni. On ma chyba wszystkich. Czekajcie. Tutaj. No, tak, on ma wszystkich czempionów, także nie macie już za bardzo na co wydawać IP-ków, więc możecie się skupić na runach, które on ma aż 5 stron. I możecie sobie AP carry, tak, AD carry, support, bruiser i Swain. A Swaina sobie zrobił nowy nawet. Okej, okay. Masterki to tam tym, co się nie musicie aż tak przejmować. Jeżeli będziecie chcieli, to zróbcie sobie swoje item sets, to on tutaj nic nie robił. Okej, okay. W takim razie to tutaj macie jeszcze takie statystyki. Przejdźmy sobie na ligę jeszcze. Simort stats i sezon. Zalej gra od 4 lat. 4? Albo tak, 4 lata. Od pierwszego sezonu, z tego co pamiętam. Wszędzie grał te rankedy. Ogólnie. O Jezu, ile on ma tutaj tych zagranych. God damn it. No same rankedy grał. Dobra, teraz skórki. Jest ich w ciul. Nie mam pojęcia, jak sprawdzić, ile ich jest. Wszystkie możliwe będziecie mieli w tym. Cały opis samego konta będziecie mieli w opisie, więc sprawdźcie i patrzcie, czy wam to pasuje wszystko. Konto jest warte więcej niż 500 zł. Jest bardzo dużo warte, on wydał na to 1000 zł około, więc ale sprzedaje za 500. Dobra, run masterki, wszystko ok. I to chyba wszystko, resztę macie w... A, i macie... będziecie przynajmniej w naszym teamie, jak kupicie to konto, tak. Plus będziecie mieli mnie w znajomych i to jest bardzo fajna rzecz, więc kupujcie. No, i tak. Także to raczej wszystko. Resztę informacji macie w opisie, jakie ma skórki, do czego. I to w sumie chyba wszystko, więc zapraszam. Czy w twoim otoczeniu lub w szkole, do której chodziłeś lub chodzisz, były osoby, które dyskryminowały ludzi innej narodowości? Jeżeli nie jesteś Anglikiem, tylko urodziłeś się w Polsce i przeprowadziłeś się do Anglii, to czy uważali cię za jakiegoś gorszego? Otóż tak, kiedy przyjechałem do Anglii, w szkole pierwsze chwile i w ogóle tygodnie, owszem, byli ludzie, którzy nie tyle co dyskryminowali mnie, czy coś takiego, czy innych Polaków, ale po prostu nie lubili, mieli jakiś wstręt do Polaków czy coś takiego, tak jak do niektórych innych zagranicznych ludzi, którzy nie byli Anglikami. I było parę takich osób, Anglików, którzy po prostu nie lubili, nie wiem z jakich powodów, może Polacy jakoś podpadli im czy coś, po prostu ich nie lubili, ale to raczej to wszystko, chociaż mimo wszystko, Jezu, wszystko, mimo tego
jak już mnie poznali, ja ich poznałem, ble, 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 to się zaczęliśmy normalnie porozumiewać i tak naprawdę nie było ważne, skąd pochodzimy, tak? I jakoś się tam daje radę porozumieć mimo wszystko. Chociaż tak, są ludzie, którzy niektórzy po prostu bezgranicznie nienawidzą innych ludzi z innych narodowości. Byłeś taki pulchny w wieku twojego brata? Nie, nigdy nie byłem taki pulchny jak mój brat. Właśnie w sumie to byłem odwrotnością jego. I nigdy nie przypominam sobie, żebym jakkolwiek pulchny. Czy to prawda, że poziom nauczania podstaw jest obniżony z porównaniem do poziomu polskiego? Tak, to prawda. Poziom angielski, jeżeli chodzi o poziom nauczania w sensie, ale nie tylko podstawowy, w sensie nie tylko nauczeń podstaw, jak napisałeś, ponieważ wszystkiego, tu jest trochę obniżone wszystko, każdy przedmiot, tak moim zdaniem, chyba że chodzi o przedmioty już takie A-level, czyli na przykład z matmy mam A-level i to jest ciężkie i mało co ludzi w ogóle to zdaje. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, jest zmniejszony poziom nauczania. Załóżmy taki przykład, wam podam. Strasznie śmieszne to było, jak przyszedłem tutaj do szkoły. Na pierwszej lekcji angielskiego nauczyciel nasz powiedział, że w tym roku skupimy się na tym, że zdanie zaczynamy wielką literą i kończymy kropką. Ja tak, jak tak się patrzę na niego... Co? No kurde, no to jest chyba logiczne i to każdy powiedział, powinien wiedzieć, a niektórzy w ogóle tego nie znali. Znaczy, nie używali kropek. Ja nie wiem, jakim cudem można nie używać kropek na końcu zdania, albo zaczynać wielką literą. Znaczy, nie zaczynać. I to było trochę dziwne. I na tym to jest taki poziom dość niski, jeżeli chodzi o Angię. Ale zresztą nie jest aż tak źle, chociaż tak, jest troszeczkę obniżony. Tak jakby o rok, może maksymalnie czasami o 2 lata niż w Polsce. Co sądzisz o fejmach na ASK-u? Fejmy na ASK-u? Szczerze mówiąc, nie obchodzą mnie. Zdradzisz tożsamość Zalecha? Czy to ściśle tajne? Nie, raczej tożsamości nikogo nie zdradzę, tym bardziej Zalecha, tym bardziej mnie. Chyba że sam będzie chciał, to sam się zdradzi. Ile miałeś pęd i kiedy była ta pierwsza? Pęd miałem około 10, nie pamiętam ile dokładnie. Pierwsza była warusem, chwilę po tym jak wyszedł, w sensie jako, wiecie, nowy champion warus. I chwilę potem zrobiłem nim pętę. Później były 3 Gravesem, jeszcze tam z Karnerem, później tam kimś jeszcze, z Zaira i w ogóle siemanko. Tak, tak jakoś mniej więcej 10 było. Jaki jest twój ulubiony zespół albo zespoły i jaka jest twoja ulubiona piosenka? Jeżeli chodzi o muzykę, nie jestem człowiekiem, który słucha tylko i wyłącznie jakiegoś tam typu muzyki, gatunku w sensie, czy coś. Ja bardziej jestem otwarty na muzykę, słucham tego, co mi wpadnie w ucho. Nie słucham tylko jednego gatunku, ale lubię, takie, wiecie, moje ulubione to szczególnie metal, rock, rap, reggae. Takie trochę głupie połączenie, dziwne i w ogóle, ale tak, naprawdę, czasami lubię to, posłuchać czasami tego, czy pograć sobie na gitarze jakiś fajną nutę, nie wiem, Iron Maiden, czy cokolwiek takiego w tym stylu. Ale ogólnie nie ograniczam się do innych gatunków, lubię, nie wiem, niektóre nawet dubstepu, chociaż kiedyś nienawidziłem, nie trawiłem tego, ale niektóre naprawdę serio spoko są i pasują do niektórych, nie wiem, do intr, są zarąbiste po prostu, tak, to akurat przyznam. A tak to, serio, nie mogę, nie powiem, jaki jest mój zespół ulubiony i żadna ulubiona piosenka, bo takich nie mam. Wszystkie piosenki lubię tak samo, które mi się podobają. Czy Norek to jest twoje nazwisko? Bo osobiście mam kolegę z takim nazwiskiem. I dlaczego już nie mieszkasz w Polsce? Nie, to nie jest moje nazwisko, to jest moje przezwisko. W pierwszym Q&A tłumaczyłem, skąd jest Norek. I powinniście wiedzieć, że to od mojego imienia Norbert. I tak, to nie jest moje nazwisko. A dlaczego już nie mieszkam w Polsce? Ponieważ w skrócie... Ojcu się rodzina znudziła, musieliśmy się wyprowadzić, więc postanowiliśmy z mamą i z bratem, że wylecimy do Anglii, a tutaj mieliśmy rodzinę, więc nie było nam aż tak ciężko na początku i tak jakoś to wyszło. Czy na to kolegium, uczelnie, musisz chodzić tak odstrzelony w jakiś dobry garnitur, czy po prostu możesz sobie iść luźno? Tak, niestety muszę chodzić codziennie w garniturze, ale są tego też plusy, ponieważ wolę na przykład takie coś niż w garniturze, niż w mundurku chodzić jak niektóre szkoły,
A garnitur lubię chodzić w nim, bo jest w ogóle tak fajnie, wygodnie się, spoko chodzi. A poza tym, jak to nauczyciele mówią, że to też sprawia wrażenie, że jesteśmy mądrzy. Tylko sprawia. Ile lat mieszkałeś w Polsce? W Polsce lat mieszkałem 13. Tak, będzie jakoś 13 teraz. Będziesz jeszcze robił poradniki? Poradniki postaram się teraz, właśnie dzisiaj. Zaczynam wolne mieć. W sensie ferie zimowe, tak? To są zimowe chyba? Nie wiem nawet. I postaram się znaleźć dwa wieczory, mi wystarczą. I postaram się ogarnąć jakiś poradnik. Nie wiem na razie do kogo zrobiłbym, ale postaram się coś ogarnąć na dniach. Sprawa bardziej osobista, czy jesteś osobą wierzącą? Jeżeli chodzi o moje wierzenia, nie wierzę w Kościół, to na pewno. A czy w Boga wierzę, to... W ogóle nie wiem, w sumie jestem neutralny bardziej. Wolę wierzyć w siebie. No i to tyle na dzisiaj. Krótszy odcinek. Ostatni był zbyt długi moim zdaniem. Wątpię, żeby dużo ludzi dotrwało do końca, więc takie krótsze, max 10-15 minut będą. I nie więcej, postaram się o to. Więc dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Ja za tydzień znowu odpowiem. I może trochę jakieś... Może trochę więcej jednak zrobię tych pytań, bo tak mało jakoś wyszło. Dobra, no nieważne. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Jakby co, na dole macie informacje o koncie Zalecha. Jeżeli jesteście zainteresowani kontem, piszcie komentarze, albo komentarze swoim mailem, czy coś, albo ja napiszę maila, albo prywatną wiadomość na YouTubie, albo wypiszę do mnie prywatną wiadomość na YouTubie, albo na LOLu. Możecie dodać Zalecha, nie wiem, jak wam odpowiadam. Także trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się, pa pa.